Po co pani przyszła dzisiaj? No nie powiem. Po, nie wiem po co. Trzeba popatrzeć czy startować? Tak? Który to już ten triatlon w twoim życiu pierwszy? Czy co? W której dyscyplinie najmocniej się czujesz? To, aha, czyli rzecznik prasowy jest, tak? Czy będziecie, rozumiem, że panie będą konkurować w tej, w kategorii żabka? Tak jest. W drużynie różowe flamingi. Tak. Super. Chodzicie, możecie sobie wziąć ręcznik, możecie sobie, jeżeli ktoś potrzebuje przebrać się ze stroju kąpielowego na strój do roweru i do biegania, macie dwa parawany, z basenu szybciutko przebierajcie się, ubieracie skarpetki i buty. Następnym etapem jest rower. Sędziowie wiedzą, mają, startują ze stoperem, robicie 6 długości, 300 metrów, dopływacie, wyłączają, na kartce wpisują wam wynik, oddają wam kartkę, z tą kartką ubieracie się, przebieracie i wskakujecie na rower. Nie ma opóźniania, robimy to w miarę fair play, ile kto potrzebuje czasu. Dzień dobry, witamy na pierwszych zawodach triathlonowych w Mielcu. Organizatorem jest zabieganie przede wszystkim Rysiek, Damian Gosiewski szczególnie i Madzia Czachor. Pozdrawiam serdecznie wszystkich zawodników, bawcie się dobrze. Później kiełbaska, grillowanie, jedzenie. O, serdecznie witamy wszystkim, bawcie się dobrze. Dziękuję. To jest bieżnia. To jest bieżnia. To jest bieżnia. To jak zawodnicy mają na nie wejść i tak dalej, w butach, to im wytłumaczę. W momencie, kiedy ja teraz dam stop, jest zatrzymany. W momencie, kiedy dadzą, wejdą, są gotowi do startu, dajemy, dadzą, sami naciskają start i sami naciskają stop, ok? I kierujemy im. Tutaj mają... O, niedźwiedzie przyjechały. Tak, właśnie. Tu będziesz w polarze pływać? No właśnie jak to? No właśnie jak tam? Pewno, że tak. O. Skąd przyjechałaś? Skąd przyjechałaś? Z daleka. A po co? Wygrać. Ale co? Tatuetkę. Bo mam mało w domu. Która będziesz? Druga. Dobra, ale czym jesteś najlepsza z tych trzech rzeczy? No nie musisz tak szczerze, zupełnie, dogłębnie, z czego jesteś najlepsza, ale bierzmy pod uwagę te trzy konkurencje, które tutaj myślę, będą. Że we wszystkim, ale najbardziej w... aktualnie w rowerze. Rowerze. Super mi to chodzi, w ogóle się nie tak, właśnie widziałem. A co pani tu robi? Pomagam. Czego pani bierze udziału? Pani sędzią. Pani szybko biega. Biegałam. Tak. A ty co robisz? A ja udaję, że coś tutaj robię. A ci tu na rowerach jeżdżą szybko? Czy jeżdżą szybko? Oni jeżdżą na rowerach. Czy mogę prosić na sekundę? Skąd pan jest w ogóle? Proszę pana... O, tak lepiej słońce. Tak właśnie. Przyjechałem do państwa z pobliskiej miejscowości. Jechałem dość długo ze względu na korek i właśnie sprawdziłem wodę, jest ciepło. Bo tutaj trzy konkurencje są, czuje się pan super w której z tych trzech? Najlepiej chyba w pływaniu. W pływaniu, tak? Czy pan startuje po raz pierwszy w triatlonie? Tak, startuję po raz pierwszy. A może pan rozbuduje całym zdaniem? Coś więcej dodam. Po raz pierwszy startuję w triathlonie. Dziękujemy bardzo za wyczerpującą odpowiedź. Proszę, i życzymy dziękuję. Powodzenia. Tak. Dziękuję. Jak tam nastrój? Który będziesz? Strój, jak widać. Który będziesz? Będę? No. Pierwszy. Będę, super. Trzeba być przygotowany na najlepsze. I jak tam nastrój, proszę pana, teraz? Nerwy są? Panie Szabie, wie pan, że jeszcze rok temu ważyłem 130 kilo, a dzięki... Zabieganym? Dzięki zabieganym rzuciłem, no jakoś funkcjonuje. Super. No, czepek ci daj, do opaski ci czepek pasuje rewelacyjnie. Tak, no to super. Super, świetnie, powodzenia. Dziękuję. O, uwaga, Maniek się rozbiera.
Zdaj mój majtki. Zacznę od tego. Niech się zepnę. Który będziesz? Ostatni chyba nie będę. W ile przepłyniesz te 300 metrów? Myślę, że 5 minut. 5 minut. Tak obstawiałem właśnie. Obym się nie zawiódł na tobie. Kurde, ale ostatnio miałem 5.11. O, na relaksie chyba. Jak nastrój? Dobrze. Dobrze? Super. Jak najbardziej. Czego tak w pierwszej fali sobie chciałeś popłynąć? A nie wiem, chcę mieć to za sobą. No to oby jak najszybciej. Dzięki. A co pani tu? Ciepła. Ciepła jest podobno. Ale super. No to szybko rozgrzewka i na miejsca. No to parę słów proszę. Ale co, pogoda fantastyczna. Fantastyczna organizacja. Po co tu przyszedłeś? Przyszedłem tutaj się sprawdzić. Pierwszy raz. Dobra, ale ten. Szybciej biegasz, pływasz czy jeździsz na rowerze? Wszystko po trochu. Nie no, pływam chyba najlepiej. Tak? Z tego no, wszystkiego. Czyli te 300 metrów w jakim czasie chcesz przepłynąć? To poniżej 4 minut pewnie. Poniżej 4? Może. O rany boskie. No zobaczymy. Dobra. To w takim razie jak ty będziesz kończył spinning, to tutaj niektórzy będą dopiero z basenu wychodzić. Może nie aż tak. No to w takim razie powodzenia. Dzięki wielkie. Dzień dobry. Cześć. A pan tu biega bardziej. A to takie krótkie dystanse troszeczkę. Ja też sam nie wiem co ja robię. Lepiej ci idzie pływanie, rower czy bieganie? Siedzenie i oglądanie. Najlepiej. Ale dzisiaj nie będziesz oglądał. Czemu? Znaczy pobiegu? Będziesz tak od razu pak i no idziesz w pierwszej serii? Czy... strategią. Czy najpierw czynnie, czy najpierw biernie? No. Teraz już wyboru nie za wielki wybór jest, bo już pierwsza seria chyba obładowana. Tak, no to chyba jednak na początku biernie, później czynnie. Ile chcesz te 300 metrów przebiec? Przepłynąć, przepraszam. Zobaczymy. To życzę ci, żebyś przepłynął jak najszybciej. Dziękuję bardzo. I powodzenia. Kiedy będziesz pływał? A pan co tutaj? Ja tutaj jestem nianią. A niania? A... Cześć. Ale to jest pierwsze 6 osób na pary startowe.